Szanowni Państwo, rozpoczynamy cykl wykładów mistrzów. Naszym mistrzem jest dzisiaj profesor Kazimierz Orzuk, pracownik Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, redaktor naczelny czasopisma Słowo, członek zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego. Znamy również pana profesora z programu Moda na Język Polski, w którym popularyzuje wiedzę o języku. Wszystkie odcinki są dostępne na stronie internetowej TVP3 w Rzeszowie. Pan profesor jest autorem ponad 100 artykułów i książek. Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej. Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. To baczny obserwator języka i badacz polszczyzny spontanicznej, czyli języka, którym Polacy mówią w sytuacjach przygodnych, codziennych. W domu, na ulicy, w autobusie. W jednym z wywiadów pan profesor wspomina, że właśnie korzystanie z autobusów, z komunikacji wspólnej umożliwia zdobycie cennego materiału językowego. Tam bowiem ludzie mówią spontanicznie, dosadnie, niekiedy w stanie podenerwowania. To podglądanie i podsłuchiwanie języka codziennego dało rezultaty w postaci licznych publikacji pana profesora. Nasz gość od wielu lat zajmuje się analizą języka mówionego, językiem mediów, polityki, reklamy, modami językowymi, a także młodomową. Jego prace pokazują dynamiczny obraz zmian dokonujących się w polszczyźnie XX i XXI wieku. Dzisiaj będzie mówił o języku młodych Polaków. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu pana profesora Kazimierza Orzoga, czy współczesny język młodzieży jest kodem ograniczonym. W trakcie wykładu można będzie zadawać pytania, na które pan profesor odpowie później. Proszę zapisywać pytania na naszym czacie. Ja dziękuję i zapraszam panią. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani profesor. Bardzo dziękuję za te miłe słowa skierowane do nas wszystkich, o mojej skromnej osobie. Tak sobie myślę, że 46 lat już pracuję nad tą polszczyzną. Najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie do roku 90, od 76 pracowałem w katedrze historii języka polskiego i dialektologii. Potem Uniwersytet Jagielloński wysłał mnie do Francji na Uniwersytet Lille 3, a od roku 94 jestem w Rzeszowie. Najpierw na WSP Rzeszowskiej, a potem od 2001 roku jestem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ale tak jak pani profesor powiedziała, ja badam język polski w zasadzie wszędzie. Jeśli tylko mówią tym pięknym naszym rodzimym językiem, a jak byłem we Francji, także badałem język polski, dlatego że natychmiast skontaktowałem się z wielką emigracją, która była polską, która była w okolicach Lille jeszcze te 40 lat temu, czy 30 lat temu, bardzo żywe, miała tam tradycję i tam zbadałem, nawet miałem materiały na książkę, nawet tytuł tej książki już był Język polski w diasporze, czyli tam, gdzie jesteśmy rozproszeni poza granicami. Ale później przyjechałem w 1994 roku do Polski już na stałe i zauważyłem, jak gwałtownie polszczyzna się zmienia. Po zmianie ustroju, po otwarciu granic, po wielkiej penetracji różnych prądów kulturowych, gwałtownie język polski się zmieniał i zmienia nadal, ponieważ te zmiany, tak jak pani profesor powiedziała, są bardzo... Bardzo przepraszam, muszę wyłączyć telefon, nie przewidziałem. Te zmiany są bardzo dynamiczne i te zmiany zachodzą cały czas. Ja startowałem u profesora Karasia Mieczysława na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem u wielkich profesorów. Moim mistrzem był także profesor Stanisław Urbańczyk, z którym miałem wykłady, profesor Safarewicz, profesor Heinz, profesor Pisarkowa,
to pokolenie, które przekazało mi pewne fundamenty wiedzy o języku, natomiast po rewolucji w językoznawstwie oddaliśmy się zupełnie nowym modom badania języka i językoznawstwa, powiedziałbym, takiego, które więcej mówi o człowieku, aniżeli o języku, czy bardzo dużo mówi o człowieku i także cały czas skłania się do relacji między językiem, określenia relacji między językiem a kulturą. Bardzo dobry temat w ogóle tego projektu, od języka młodych do spraw związanych z kulturą. Ja będę też o tym dzisiaj mówił, ponieważ ten język młody jest takim zwierciadłem, jest takim ogniskiem, które ma w sobie te wszystkie tendencje, które dzisiaj są żywe w zmianach językowych i w tendencjach współczesnej kultury, która przecież musi opierać się na języku, bo język jest zawsze głównym fundamentem każdej kultury. Kiedy zainteresowałem się językiem młodych? Oczywiście, kiedy byłem studentem, pracowaliśmy w kołach naukowych językoznawców, ale wtedy w czasach komunistycznych ten język ludzi młodych był zupełnie inny niż teraz. To było kilkadziesiąt może wyrazów, kilkadziesiąt konstrukcji odróżniających nas od polszczyzny ogólnej, ale to w zasadzie był to zupełny margines. Natomiast kiedy zacząłem pisać w 1976 roku mój doktorat o zwrotach grzecznościowych współczesnej polszczyzny mówionej, to jeden z rozdziałów poświęciłem ekspresywności formuł grzecznościowych. Okazało się, że najbardziej ekspresywne formuły grzecznościowe były w języku młodzieży. Krakowskie i później badałem też inną młodzież, były to formuły, które jednak naprowadziły mnie na świat, że ja muszę kiedyś zająć się tym językiem ludzi młodych. Ale potem była Francja. W 1994 roku, kiedy przyjechałem tutaj już na stałe, zobaczyłem, jak gwałtownie polszczyzna się zmienia i wobec tego napisałem książkę, która miała, nie żebym się chwalił, tylko ta książka dała mi sukces w tym sensie, że było 5 wydań tej mojej książki, co w świecie naukowym, językoznawczym rzadko się zdarza. Dostałem tytuł profesorski na podstawie głównie tej książki Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. To jest akurat trzecie wydanie. Okładka zmieniona, ponieważ lud idzie na otwarcie nowego hipermarketu. Lud szturmuje hipermarket. Tu ma oczywiście sztandary konsumpcjonizmu. Taka symboliczna okładka i w tejże książce mam już rozdział poświęcony językowi ludzi młodych. Ten język ludzi młodych także był przedmiotem moich takich prac, powiedziałbym, bardziej popularyzatorskich albo bardziej praktycznych. Ja już pracując w Rzeszowie, w mojej rodzinnej gminie Sokołowie Małopolskim, zrobiliśmy warsztaty nauczycieli pod hasłem Współczesne problemy kształcenia humanistycznego. Będę też o tym dzisiaj mówił. I te współczesne problemy kształcenia humanistycznego doczekały się książki z tych warsztatów. I tutaj mam taki wielki rozdział poświęcony językowi ludzi młodych i w jaki sposób on wkomponowuje się w ogólną humanistykę, czy w ogóle w ogólne poznanie humanistyczne, czy kształcenie humanistyczne. Będę na moment także, przez moment także o tym, szanowni państwo, mówił. Później, kiedy już powstał uniwersytet w 2001 roku w Rzeszowie, troszkę wcześniej także, miałem bardzo wiele różnych wykładów w szkołach, w bibliotekach, popularyzatorskich takich wykładów, w szkołach, w bibliotekach, nawet dla różnych grup społecznych. Pamiętam wykład dla policjantów, dla pracowników prawa, dla innych tych, którzy zajmują się, dla innych osób,
które zajmują się w swojej pracy zawodowej no, językiem, w sensie tym, że jest to główne narzędzie działania i muszą o tym języku nieco więcej wiedzieć. To takie wstępne moje uwagi, żebyście Państwo wiedzieli, w jaki sposób doszedłem do prawie końca mojej tak zwanej kariery naukowej, ponieważ za rok już będzie pełna emerytura, będzie 70, ale ten język młodzieży jest dla mnie zawsze znakomitym polem badawczym, ponieważ, powtarzam raz jeszcze, skupia on w sobie różne problemy współczesnej humanistyki, a także współczesnej cywilizacji, czy w ogóle kultury pisma. W mojej książce właśnie, ta książka funkcjonuje pod oficjalnym tytułem Polszczyzna przełomu XX-XXI wieku, ale nieoficjalny tytuł to Coca-Cola jest spoko. Zaczerpnięty ten tytuł z takiego prawdziwego graffiti w Krakowie. Sfotografowaliśmy, tak to było napisane. Ta Coca-Cola jest spoko, oczywiście napisana jest w języku młodzieży, czyli bardzo dobry to napój, zresztą przyswojony tutaj w grafii polskiej i oczywiście jeden z najmodniejszych wyrazów w języku młodzieży, który pojawił się jakieś 20 lat temu, już pisałem w tej książce o tym wyrazie mającym kilkadziesiąt znaczeń i ta książka funkcjonuje pod tytułem Coca-Cola jest spoko. Język ludzi młodych. Ten, który badałem 20 lat temu, to już nie jest aktualny, ponieważ oczywiście pewne wyrazy pozostały, pewne regularności gramatyczne i prawidłowości językowe zostały, mechanizmy zostały tego języka ludzi młodych. Ale to pokolenie, które badałem, to już są dzisiaj osoby 40-45 lat, a więc już w średnim wieku i ten język młodych ludzi chyba już zatracili. Mają już polszczyznę ogólną albo polszczyznę taką, które się muszą poruszać, to znaczy regionalną, ewentualnie specjalistyczną, ponieważ cechą charakterystyczną tego języka ludzi młodych jest jego fluktuacja. To znaczy on w pewnym momencie przestaje osobę już interesować. Osoba wychodzi z tego sposobu mówienia, ponieważ wkracza w inny wiek. A zatem kryterium najczęściej stosowanym do wydzielenia języka ludzi młodych to kryterium wieku. To kryterium wieku, ja w mojej książce to kryterium dokładnie omawiam, mniej więcej od klas starszych szkoły podstawowej to się zaczyna, potem jest taka bardzo wznosząca się linia, liceum teraz, dawniej gimnazjum, potem jeszcze szkoła wyższa, jeszcze pierwsze roczniki, potem to już gwałtownie opada, ponieważ jeśli zaczynamy pracować, wymagają już od nas innego języka. I w pewnym momencie, badając język ludzi młodych, postawiłem bardzo śmiałą tezę, która, przyznam się szczerze, tutaj Państwu, została mocno najpierw skrytykowana w moim świecie naukowym przez językoznawców. Zaraz będę o tej tezie mówił, ponieważ połączyłem kod ograniczony młodzieży z postawą mieć. To na razie sygnalizuję, a później przejdę do dokładniejszego omówienia tego zagadnienia. A na koniec mojego wykładu chcę jeszcze zanalizować wiersz, który napisałem 15 lat temu językiem badanych osób. A więc tak jakbym się wczuł w ten język, napisał maila do kolegi językiem ludzi młodych,
A tematem tej przesyłki mailowej było to, co widzieliśmy we Włoszech. W jaki sposób kodem ograniczonym możemy mówić o sprawach wielkich, o sztuce, w jaki sposób możemy wyrażać uczucia, jak opisujemy świat. Mam nadzieję, że ta praktyczna analiza nieco Państwu rozjaśni jeszcze te główne tezy mojego wykładu. A zatem język ludzi młodych, język młodzieży, teraz bardzo dobry termin, który przyjmuje i pani profesor Małgorzata Święcicka, młoda mowa, młodomowa, a więc to, co charakteryzuje ludzi młodych. Sposób wyrażania ludzi młodych, ale nieoficjalny. Nieoficjalny sposób wyrażania ludzi młodych, bo oficjalnej wersji polszczyzny w języku ogólnym my żądamy innego sposobu mówienia. My żądamy mówienia piękną, celną, bogatą polszczyzną. I to są wszystkie wysiłki naszej szkoły, rodziców, także organizacji różnych, aby taką polszczyznę wśród młodzieży wykształcić. Czy to się udaje? 46 lat temu zaczynałem pracę naukową i zawodową. Uczyłem już dwa pokolenia praktycznie młodzieży. Moi uczniowie są już profesorami zwyczajnymi, są już dziadkami. To jest bieg życia. Natomiast mogę powiedzieć, cóż to się stało dzisiaj i dlaczego takie pytanie, czy język młodzieży jest kodem ograniczonym. W roku 1990, a wcześniej 89, rozpoczęła się rzeczywiście wielka rewolucja w Polsce. Rewolucja ogromna, polegająca na zmianie systemu politycznego, systemu gospodarczego, a także rewolucja, która gwałtownie przeorała strukturę społeczną polską, która zmieniła gwałtownie Polskę. Uwolniliśmy się od cenzury, uwolniliśmy się od systemu totalitarnego. Starsi pamiętają, młodzi uczestnicy mojego wykładu, tylko z książek, ewentualnie z internetu. Zupełnie nowa jakość życia społecznego, a także w tym państwie nowa jakość życia jednostki, to wszystko przyczyniło się do gwałtownego, także rewolucyjnego wprost rozwoju polszczyzny czy zmian w języku polskim. Zawsze tak jest w języku, że język odzwierciedla to, co dla mówiącej wspólnoty, dla posługującej się wspólnoty danym językiem jest najważniejsze. Odzwierciedla, mówiąc najprościej, życie. Życie społeczne, życie wewnętrzne jednostki, życie kulturalne. W ogóle wszystko to, co dzieje się na zewnątrz języka. Jeśli potrzeba, to także język mówi o sobie. Język mówi, czy ma pewne jednostki mówiące o języku. Uwolniliśmy się spod dominacji Związku Radzieckiego, została zniesiona cenzura. Ja pamiętam sam, w początkach mojej pracy zawodowej nosiłem teksty naukowe do cenzora w Krakowie przy ulicy Basztowej. Każdy tekst oficjalny musiał być sprawdzony przez rzeszę 10 tysięcy co najmniej urzędników, którzy czuwali nad tym, aby język był taki, jaki sobie życzyła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Nagle to wszystko zostało zniesione. Nagle język odzyskał wolność. Tak jak pisze pani profesor Kamińska-Szmaj, słowa wyszły na wolność. Zmienił się system polityczny. Monopartia
została zastąpiona przez system wielopartyjny. Można mówić to, co komu się podoba, oby tylko nie godziło to w osobę. Język zaczął się rozwijać gwałtownie. Parę pierwszych lat to były głównie zmiany spowodowane nazwaniem nowych elementów rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej. A po kilkunastu latach coraz bardziej zaczęły przenikać do Polski zachodnie prądy kulturowe, które dzisiaj najbardziej zmieniają język polski. I młodzież, która uczestniczy w tych prądach, która jest żywą tkanką odbioru tych prądów, najbardziej ludzie młodzi działają w internecie, w mediach społecznościowych. Ludzie młodzi najbardziej działają w tym wszystkim, co język polski dzisiaj najbardziej zmienia. Siłą faktu muszą też mieć te wyrażenia, te zwroty, które obsługują te wielkie kręgi współczesnej kultury, które atakują język ojczysty. Jakie to są prądy? To jest po pierwsze konsumpcjonizm, najbardziej działająca narracja współczesności. Potem rewolucja informatyczna. Potem amerykanizacja języka i kultury. Kolejno medialność. Od roku 2004, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, jest to europeizacja konieczna, tak zwana poprawność polityczna. Musimy mówić tak, a nie inaczej, ponieważ to jest przedmiotem różnych międzynarodowych umów, czy w ogóle podpisania układów Unii Europejskiej. Wreszcie to wszystko skupia się w tak zwanym postmodernizmie, który dzisiaj jest naczelnym prądem filozoficznym, mimo że nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale on przez swój relatywizm, swoje poczucie wolności, maksymalnej wolności każdej jednostki, poprzez upadek autorytetów, najbardziej działa na język polski. Postawiłem zatem tezę, kiedy bardzo ubogi w sumie język ludzi młodych, ku mojemu zaskoczeniu, po rewolucji roku 1989 roku zacząłem odnotowywać, tak jak pani profesor mówiła, w tych autobusach, w różnych spontanicznych rozmowach na zewnątrz uczelni, także wewnątrz uczelni, zacząłem notować, słuchać. Potem wprowadzono już przepis, że nie wolno włączać magnetofonu bez wiedzy badanego. To trochę ograniczyło moje badania, ale byłem zdumiony, szanowni państwo, ubóstwem leksykalnym tej nowej polszczyzny u ludzi młodych. Ona zaczęła się ograniczać do kilku sfer semantycznych związanych z konsumpcjonizmem, to znaczy z kupowaniem ekstra, mega wypasionych nowych rzeczy, jeśli oczywiście były pieniądze. Ta nowa polszczyzna wiązała się z zabawą postmodernistyczną, czyli dążeniem do maksymalnej też humorystyki wypowiedzi, czy humoru wypowiedzi, co wiąże się także z tym wspaniałym charakterem ludzi młodych, że jednak są zawsze radośni, bo to jest życie, bo to jest młodość. Ale te uczucia, które moje pokolenie, pokolenie ludzi starszych, czy w ogóle w polszczyźnie ogólnej są wyrażane na różne sposoby, zaczynały być monopolizowane przez takie banalne wypowiedzi typu spoko, typu fajnie, czy przefajnie, ekstra, super, mega. I to wszystko poddało mi myśl, że wobec tego
zauważyłem, że młodzi, którzy wyznają, mówiąc językiem wysokim, albo preferują postawę mieć, mówią takim dość prymitywnym językiem, kodem ograniczonym. Ten kod ograniczony to oczywiście termin Basila Bernsteina. Pamiętam w roku 1980 w mojej, u progu mojej pracy naukowej pojawiła się książka Język a społeczeństwo pod redakcją znakomitego profesora, którego później osobiście poznałem, Michała Głowińskiego, ponieważ pracowaliśmy w Radzie Języka Polskiego. Kapitalne tam były artykuły uczonych europejskich, ponieważ wtedy rodziła się socjolingwistyka. I tam Głowiński postarał się, że przetłumaczono podstawowy artykuł Basila Bernsteina mówiący właśnie o języku rozwiniętym i ograniczonym u młodzieży angielskiej. Ograniczony język u młodzieży angielskiej zauważył Bernstein u tej młodzieży, która pochodzi z niższych warstw, która nie mogła zdobywać elitarnego, ekskluzywnego wykształcenia szkół angielskich, średnich, a potem uniwersytetów najbardziej znaczących w świecie czy w Europie. Rzecz jasna, oczywiście, ale Bernstein powiedział, że ta młodzież, która mieszka na przedmieściach Londynu czy Liverpoolu, bo tam robił te badania, czy w ogóle, która nie ma dostępu do tejże, powiedziałbym, wysokiej nauki angielskiej tradycji, to już jest jakby od razu skazana na niepowodzenie życiowe. Oni nie mogą zdobyć pewnych zawodów, oni nie mogą być, w pełni rozwinąć swoich umiejętności i talentów, ponieważ przeszkadza im język. I to jest ta teza Bernsteina, to są społeczne aspekty tego kodu ograniczonego, wywołanego nierównościami społecznymi, czy biedą przedmieść, czy w ogóle brakiem dostępu do wyższych form kultury. Natomiast Bernstein w tym artykule wyraźnie mówi, że ten kod ograniczony to jest niewielka liczba w sumie wyrażeń, czy takich, które są bardzo ważne w określaniu własnych uczuć, w określaniu w charakterystyce rzeczywistości, także w różnych twierdzeniach, w użyciu form gatunkowych wypowiedzi, czy zdań, czy form składniowych, to jest kod przewidywalny. My już wiemy, co ten człowiek władający kodem ograniczonym powie. Nie tylko rzecz jasna młody, ale także i starszy. Natomiast kod rozwinięty to było marzenie Anglików, ale ono było dla tych, którzy mieli dostęp do elitarnych szkół, powtarzam raz jeszcze, mieli pieniądze, potem uniwersytety, wspaniale rozwinięty język na różnych poziomach, na poziomie leksykalnym, na poziomie strukturalizacji gramatycznej, a więc składniowym, na poziomie cieniowania wypowiedzi, na poziomie modalnym, na poziomie kulturowym wreszcie, ponieważ tacy młodzi mają szereg odniesień do kultury i mogą tworzyć znakomite wypowiedzi językowe. Język zawsze jest najczulszym narzędziem działania w grupie. Ja mówię, studentom jest tak ważny dla osoby, dla jednostki, a potem dla grupy i dla narodu, że my na ten temat za dużo nie mówimy. I ja się dziwię nawet, że tak niewiele też w polskiej szkole mówiono dotychczas o wartości samego języka, ale tego rozwiniętego, tego kodu, który pozwala nam znakomicie pokazać swoją osobę, zwerbalizować uczucia,
pokazać różne światy za słowami. Użycie języka to przecież pokazywanie fascynacji, pokazywanie różnych światów za słowami, jak pisze Ryszard Tokarski, mój wspaniały przyjaciel, profesor z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. To możliwość poznawania świata. Bardzo mało w szkole polskiej mówimy na temat, że język jest głównym instrumentem poznawania świata. Najpierw, rzecz jasna, przez takie zwroty czy zdania, które są asercjami, potem przez umiejętne stawianie pytań, hipotez, różnych nacieniowań modalnych, prawdopodobieństwa i tak dalej, i tak dalej. To jest sposób poznawania świata i jeśli bogate jest słownictwo, jeśli bogata jest składnia, bogaty wybór gatunków tekstu, to my znakomicie możemy ten świat poznawać. Język jest kategorią estetyczną. Trudno jest przeżywać uniesienia wielkie sztuką, mając kod ograniczony. Mając kod, który ma niewielką liczbę w sumie jednostek leksykalnych, niewielką liczbę wariantów składniowych, ma powtarzalne, modne wyrażenia pokazujące na emocje czy odbijające świat, często wulgarne. Tymi kategoriami nie możemy wyrażać naszego zachwytu nad sztuką. To jest tylko pokazanie niektórych aspektów, o których mówił Bernstein. I ja to teraz w swoich badaniach rozwijam. O tej wartości języka napisałem taki artykuł gdzieś tam w Poznaniu, drukowany o tym, jak język jest bardzo ważnym elementem dla osoby, dla grupy i dla narodu. Dla grupy najważniejszym, dlatego że jest ośrodkiem naszego działania. Jest najczulszym instrumentem działania w grupie, a także tworzenia nowych stanów rzeczywistości. Język ma zdolność kreowania rzeczywistości, ponieważ te akty mowy, które wiele grup zawodowych kreuje, to jest domena działań językowych. Dla narodu ma funkcję podstawową, bo przecież jest głównym wyznacznikiem tożsamości narodowej. I ja powiązałem dociekania Bernsteina z tymi moimi obserwacjami języka po rewolucji w latach 90., końcu lat 90. na przełomie wieku, jak pisałem moją książkę. I szanowni państwo, uderzyło mnie to, że znaczna część młodzieży zaczyna mówić, zaczyna pisać takim kodem ograniczonym. Takim kodem, który jest kodem ułomnym. Państwo wszyscy obserwują, nauczyciele, obecnie kłopoty ogromne z wypracowaniami. Nastąpił jakiś kryzys pisania, nastąpił jakiś kryzys rozumienia tekstów. Za bardzo młodzi przejęli się tymi prądami kulturowymi, które atakują nas z wszystkich stron, a więc konsumpcjonizmem, medialnością, rewolucją informatyczną. Znam osoby, które siedzą w internecie całymi dniami i nocami i poza to nie wychodzą. Owszem, mają może to specjalistyczne słownictwo, ale nie mają czasu na przeczytanie porządnych dzieł literackich, nie mają czasu na wysłuchanie muzyki odpowiedniej i tak dalej. Ja mówię, tutaj wartościuję. Natomiast zaczyna się wtedy tak zwany kod ograniczony. Jest kłopot. Porównuję prace magisterskie, które były pisane u mnie 30 lat temu, bo już wtedy poprawiałem i wtedy już zaczynałem prowadzić, bo 30 lat temu zdobyłem samodzielność naukową. A teraz, to mówiąc potocznie, jest niebo a ziemia. Dawniej były zdania rozwinięte, były zdania podrzędnie złożone i współrzędnie złożone. Były wyłuszczone, pokazane znakomicie przez tekst różne relacje logiczne.
relacje logiczne, które w języku polskim wyrażają spójniki. My spójników po to się mamy uczyć i tak mocno te spójniki tkwią w nas, ponieważ one wyrażają relacje logiczne. A jeśli jest tekst, to muszą być relacje logiczne. To musi być wynikanie, to musi być koniunkcja, to musi być wyłączanie, to musi być podsumowanie i tak dalej. To jest to, co pisał Bartmiński w tekstologii ze Stasią Niebrzegowską-Bartmińską. Tymczasem dzisiaj zdania proste, niezłożone. Najlepiej by było, jeśli nie byłoby strukturalizacji, czyli przyporządkowań składniowych, ponieważ taka jest tendencja współczesnej kultury, że my po prostu mamy hasłową komunikację, że my po prostu mamy komunikację hasłową, tak jak kiedyś tam pisałem, 5 godzina, dworzec główny, 5 piw, jedziemy i to po prostu bez najmniejszej strukturalizacji. Ja wyłączę to, żeby nie przeszkadzało nam. O, dobrze. Bez najmniejszej strukturalizacji. Dalej. Ubóstwo jednak jest, obserwuję generalnie ludzi młodych, ubóstwo leksykalne. Ja widzę nawet u tych specjalistów, polonistów, którzy piszą u mnie prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Potężne ubóstwo leksykalne, ponieważ jednak znaczną część naszej aktywności my poświęcamy współczesnym prądom kultury, które nas fascynują i które nas zamykają w swoim gorsecie tych wyrazów i związków i nie mamy czasu na inne style, inne obszary kultury, które no jednak powinniśmy zgłębiać. Ja mówię z mojej pozycji, ja mówię z pozycji tego, który doświadczył różnych już, szanowni państwo, tekstów i poprawiam to wszystko i czasem nie mam siły, żeby to poprawić, ponieważ nie ma jak tego poprawić. Wobec tego, cóż to się stało? Czy tylko ten kod, który Bernstein nazwał kodem ograniczonym, czyli tym językiem ograniczonym, ale Bernstein to łączył z ubóstwem przedmieść, z brakiem łączności z wysoką kulturą europejską czy angielską, z tradycjami rodzinnymi, które nie miały tego, że ktoś tam ma studiować, tylko od razu idzie do pracy i innymi czynnikami społecznymi. No u nas to chyba nie działa, ponieważ takiego ubóstwa nie powinniśmy spotkać, ale też łatwość dostępu do kultury, do studiowania w pewnym momencie była ogromna. To jest jednak chyba inna prawidłowość u nas. I tak jak ja myślałem, połączyłem kod ograniczony młodzieży, czyli ten język, który naprawdę badałem często i byłem zdumiony, jak mało jest przymiotników. Bo wszystko jest fajne albo nudne, albo za, nie będę o tym mówił, tego brzydkiego wyrazu, albo teraz jest mega. I to się zaczyna pojawiać już w pracach, w tekstach pisemnych. Przymiotnik skazany chyba w Polsce jest na zagładę w języku polskim, bo jeśli będzie tak dalej, to rzeczywiście będzie ogromny, ogromny kłopot z przymiotnikiem, bo już 20 lat temu był wielki kłopot. Kiedyś miałem jakieś lekcje w szkole podstawowej i zadałem film, który mogli obejrzeć i mam nadzieję, myślałem, że jednak oglądali ten film, jeśli nie w telewizji, to później w internecie, no i potem przymiotniki prosiłem, żeby wypisać, to tych przymiotników nie było więcej jak 10, a najczęściej był nudny albo fajny, no bo już ten wyraz brzydki na Z, dla mnie brzydki dla młodzieży, który jest wyrazem już wartościującym,
jedwabisty, nazwijmy to, zakazałem i tak dalej. Po prostu nie. Jeden z moich nauczycieli, który u mnie pisał doktorat, mówi, chciał niemalże ucałować, a teraz żeby nie wolno było, uczennicę, która użyła słowa rdzawy. Rdzawy, co pierwszy raz w jego karierze ktoś takiego wyrazu użył. Ja jednak łączę ten kod ograniczony, bo on niewątpliwie występuje u bardzo wielu młodych, niezainteresowanych wielką kulturą, mają inne, niezainteresowany podziwianiem świata przez słowo. Mają swoje tendencje kultury, w których bez przerwy siedzą. Ja to tłumaczę, że jest to związane z postawą mieci. Z postawą, która jest wydzielona w opozycji do postawy być. I w pewnym momencie byłem zafascynowany jedną i drugą postawą teoretycznie i powiązałem kod rozwinięty u młodzieży z postawą być, a kod ograniczony u młodzieży z postawą mieć. Jeśli jest postawa mieć głównym sensem mojego życia, to będzie to jednak kod ograniczony, ograniczony do tej postawy konkretnej odmiany języka, konkretnego widzenia świata, bardzo prymitywnego wyrażania uczuć, często wulgaryzacji. Obserwujemy tę wulgaryzację teraz bardzo mocno w sferze publicznej. 20 lat temu tego jeszcze nie było. Natomiast jeśli ktoś jest zwrócony na poznawanie siebie, na altruizm, na przeżywanie własnego istnienia, na bycie w sztuce w jakiś sposób, na wyjście z gorsetu własnej osoby, to przypisywaliśmy, czy przypisujemy za Frommem, innymi opracowaniami, temuż człowiekowi postawę być. On czyta, on zastanawia się, uczestniczy w komunikacji ważnej i wtedy jest szansa, że będzie kod rozwinięty, że będzie język rozwinięty. To jest taka moja obserwacja i ja pisałem w tejże mojej książce o tej obserwacji i starałem się udowodnić. To jednak, szanowni państwo, wzburzyło wielu badaczy. Ja jestem wdzięczny, nic się nie dzieje, ponieważ na tym polega życie naukowe, że ja muszę także pewne sprawy przemyśleć. Najbardziej przeciwstawiali się, szanowni państwo, tej mojej tezie, że kod ograniczony związany jest z postawą mieć, badacze ze Śląska, zresztą moi koledzy. Ja bardzo cenię ich pracę. Recenzowałem zresztą po tej polemice recenzowałem habilitację czy profesury tychże osób i bardzo pozytywnie oceniłem, nie czułem żadnych tam zadraśnięć, powiedziałbym, osobistych. Natomiast ciągle uważam, że jednak dzisiaj ta naczelna narracja współczesności, jaką jest konsumpcjonizm czy rewolucja informatyczna, w której tak bardzo wielu ludzi młodych siedzi, to główne przyczyny, czy amerykanizacja, to uleganie modom, to główne przyczyny jednak ograniczonego władania językiem. I stąd mamy ogromne problemy z tą wypowiedzią ładną, celną w sferze publicznej, czy w tekście, który mamy napisać. Przeciętny Polak dzisiaj już ręcznie praktycznie niczego nie umie napisać, bo wiadomo, korzystamy z tych komputerów za lat 20 i to już nie dla mnie za 20, no będziemy jednak mieli wszystkie teksty pisane na komputerze. My zginiemy, jeśli chodzi o teksty ręcznie pisane, nie będzie tego. Natomiast nie umie wybrać z własnej pamięci wyrazów, konstrukcji skłaniowych, gatunków tekstu, które by ładnie to wszystko, co ma wykonać, które by ładnie to wszystko określiły i wypełniły. Rewolucja informatyczna bardzo sprzyja rozwojowi tego
kodu ograniczonego. A zaraz ja na końcu jeszcze wykładu odniosę się, czy ci młodzi władają tym kodem, czy w ogóle posługują się, czy w ogóle czymś jakoś to inaczej. Natomiast ja to już będę może inaczej nazywał jakimś ubóstwem językowym, żeby nie mówić kod ograniczony, chociaż to jest bardzo poręczny termin. Rewolucja informatyczna spowodowała, że przestaliśmy układać porządne, ładne, gramatyczne zdania wyrażające głębokie relacje semantyczne i zdajemy się na internet, zdajemy się na teksty gotowe, na tak zwane gotowce, które nas nie uczą. I dlatego w poprawianych przeze mnie pracach, które mówię, macie to napisać sami, nie wolno. Oczywiście ja wykrywam różnego rodzaju plagiaty i kopiuj, i wklej, zanotuj i tak dalej. Natomiast tutaj nas to oduczyło generalnie w tym stadnym, powiedziałbym, opanowaniu gramatyki, że my generalnie nie potrafimy. Oczywiście są jednostki, są grupy, które znakomicie dalej pięknie piszą, ale to są jednostki. Generalnie moi studenci często nie umieją jednak napisać. Jestem zafascynowany tym, że jeśli spotkam osobę na seminarium, mam takie osoby na seminarium magisterskim czy gdzieś indziej, to cieszę się, że podbudowuję, wzmacniam to przekonanie, że ty pięknie piszesz, że ładnie działasz w sferze języka, że u ciebie właśnie jest ten kod rozwinięty, którego oznaką jest bogactwo leksykalne, szerokie wykorzystanie różnych wzorców, schematów składniowych, gatunków, umiejętność oddania bardzo skomplikowanych uczuć, emocji, nie tylko umiejętność oddania funkcji poznawczej czy tego, w jaki sposób język odbija świat, ale to, jaki nasz stosunek, wartościowanie, tworzenie metafory, tworzenie różnych tropów, także stylistycznych, to wszystko oczywiście jest u niektórych z Państwa i to sobie bardzo, bardzo cenię. Zdumiony jestem, jak politycy nie umieją mówić. Jak politycy niektóre sprawy starają się załatwić, mówiąc w cudzysłowie, załatwić przez wulgaryzm czy przez nieudaną metaforę. A jeśli już jest wpadka, to jest jedna metoda, która ratuje przed wpadką, to znaczy mówimy sorry, ale to tak, taka prawidłowość za językiem młodzieży, albo mówimy wyrwane z kontekstu, tak to już, szanowni państwo, jest, że się usprawiedliwiamy, że nie moja to wina, tylko tak jakby obiektywna sprawa albo ktoś chce mi zaszkodzić. Kod rozwinięty. O to walczy polska szkoła. O to walczymy my, mówiąc już bardzo górnolotnie, na uczelniach. To mają za zadanie wykształcić biblioteki i tak dalej. Kod rozwinięty. Język giętki, język wspaniały, język celny, język, który ma wiele synonimów, wiele wyrazów, które są wyrazami także rzadkimi, ale my je znamy. Tymczasem dzisiaj mamy kryzys nie tylko pisania, ale mamy kryzys rozumienia tekstu, ponieważ my jesteśmy, szanowni państwo, kulturą początków, kulturą ersatzu. My głównie czytamy, jeśli już czytamy, to ogromna zmiana. 20 lat temu jeszcze czytaliśmy gazety w sensie fizycznym, czytamy internetowe, ale głównie skupiamy się na czytaniu tytułów, streszczeń, lidów. My jesteśmy kulturą ersatzu, rozproszenia, powierzchni. I to
u wielu młodych obserwuję, że jeśli daje książkę, pyta się ktoś, panie profesorze, że ma pan taką i taką książkę do pracy magisterskiej bądź innej pracy, ja bardzo wiele książek pożyczałem i tak dalej, to teraz pierwsze pytanie, czy gruba? Bo trzeba będzie jednak przeczytać i poświęcić więcej czasu, ponieważ my jesteśmy kulturą erzacu, kulturą początku, powierzchni. Ślizgania się po powierzchni znaczeń i później to w naszym języku także się odbija w naszych wypowiedziach, w naszych pracach, w naszych tekstach pisanych. Ta kultura współczesna jest kulturą internetu, jest kulturą medialną, jest kulturą konsumpcyjną, kulturą kalejdoskopowej zmienności, kulturą atrakcji, kulturą, ja to nazywam, schodów. Jeśli to widać też, jak jest występ artysty, schodów, dymów, świateł, a jak najmniejszej, powiedziałbym, jak najmniejszego natężenia warstwy merytorycznej. I to samo, szanowni państwo, jest z językiem. Ja obserwuję nie tylko w młodzieży ten kod ograniczony, to znaczy tę niewydolność językową do różnych spraw, o których powinniśmy mówić i pisać swobodnie, ale na przykład jeśli są medialne różnego rodzaju show i jeśli są te konkursy typu talent show i te inne i tak dalej, no to jak jest na przykład omawianie, że dana instalacja jest wielkim dziełem sztuki albo wielkim osiągnięciem, to o osiągnięciu bardzo mało, tylko więcej o reakcji fizjologicznej na to osiągnięcie. Kopara, czy szczena opada, czy wbija fotel, czy ciary, czy ciarki. O, tu jest, a tu jeszcze ktoś, któryś mówił, że gąsiora ma, to już takie mega turbo ciary. To są, szanowni państwo, oznaki tego kodu ograniczonego, który jest atrakcyjny, bo on wchodzi w pewną modę językową, a jeśli używamy takich wyrazów, to my jesteśmy modni, lepiej wartościowani, to my jesteśmy turbomodni, ale to są te obszary, które dzisiaj są zapełniane przez to słownictwo schematyczne, w sumie bardzo ubogie, ponieważ to jest atrakcyjne i to się tak przyjęło i młodzież to niestety, ale powiela. To wtedy byłem zdumiony, jak pisałem moją książkę 20 lat temu, że pewna artystka też mówiła, oceniając jakiś występ młodego człowieka, który śpiewał, niczego w tym zdaniu nie powiedziała atrakcyjnego, tylko powiedziała o swojej reakcji albo o swoich takich spostrzeżeniach bardzo fizjologicznych. Śpiewasz spoko, twoje śpiewanie jest okej, tylko za totalnie rzucasz herami. Nic o śpiewie, nic o skali głosu, nic o uczuciach, tylko w takim kodzie ograniczonym jest mówienie o sprawach wielkich sztuki. Kod rozwinięty i kod ograniczony. Jak ja dzisiaj do tego podchodzę? Podchodzę spokojnie, bo mam już swoje lata. Podchodzę mówiąc dalej, że to jest replika czy wynik relacji wyznawania postawy mieć, skupionej na sobie, postawy konsumpcyjnej, postawy w sumie egoistycznej, a kod rozwinięty jest postawą szeroką, mieć, być, przeżywać swoje istnienie w grupie, działać, posługiwać się językiem, przeżywać świat, odzwierciedlać ten świat w słowach. Tak to, szanowni państwo, połączyłem. Jednak gdybym podsumował, czy młodzi dzisiaj posługują się kodem ograniczonym, to nie zaryzykowałbym takiego twierdzenia. Powiedziałbym, że niestety kultura współczesna przeszkadza im mówić kodem rozwiniętym. Ogranicza. Przez te atrakcyjne niby propozycje, przez działanie tych wielkich, konsumpcyjnych, medialnych, internetowych narracji, które odciągają młodych od czytania. Jesteśmy już kulturą politeracką. Czytanie
książki jest katorgą dla wielu młodych. Wolą obejrzeć, a to nie sprzyja. Niestety nie sprzyja rozwojowi języka. Udowodnione najlepiej te stare przez 2500 lat techniki, czytanie, rozmowę, zastanawianie się nad słowem, pisanie tekstów, to rozwija język, jeśli mamy jeszcze postawę być. Postawa mieć musi być w jakiś sposób też w każdym człowieku, bo to jest życie, ale żeby ona nie dominowała, żeby hipermarket nie był świątynią konsumpcji, nie był czymś najważniejszym w mieście. Bo tu się orientujemy znakomicie w tysiącach różnych chrematonimów oznaczających współczesne przedmioty konsumpcji, a nie znamy podstawowych rzeczy, podstawowych znaków kultury polskiej na przykład, czy europejskiej, już nie wspomnę. Może to moje spojrzenie starszego człowieka już bardzo radykalne, teraz już inny świat jest, ale to tak jest, że większość z nas ma niestety te kłopoty z użyciem czy ze zdobyciem kodu rozwiniętego, bo ten kod rozwinięty jest przedmiotem, no wielki, musi być przedmiotem bardzo wielkiej pracy i długiej, ale potem daje wyniki. I na koniec, szanowni państwo, jeszcze ten wiersz, o którym mówiłem, to jest czysty kod ograniczony. To są przejawy tego kodu, które no, my słyszymy. Wyrazy modne, wyrazy wieloznaczne, które zastępują różne wyrazy polskie, które można by dać. Jaka była sytuacja? Sytuacja była następująca. Byliśmy we Włoszech i później po tejże udanej wyprawie do Włoch z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłosił konkurs, bo poloniści też byli, na wiersz o tejże wyprawie. No to moi koledzy literaci pisali wiersze wspaniałe, stroficzne i tam sylabiczne i tak dalej, rymy, nie rymy, różne metafory. Pisali wiersze zgodnie z konwencjami systemów wersyfikacyjnych polskich. Natomiast ja napisałem wiersz językiem młodzieży sprzed 15 lat. Może niektóre wyrazy są aktualne, ale zobaczcie państwo, jak one prymitywizują odbiór świata albo wchodzą w kolejny modnych wyrazów młodzieżowych, które no, jeśli byśmy gdzieś powiedzieli, to są rozumiane przez młodzież, ale niekoniecznie przez starszych. Taki kod ograniczony. Takie wyrażenia z języka młodzieży. A więc ja dałem lirykę roli, to znaczy jako podmiot liryczny występuje jako człowiek młody, który widział Włochy i wysyła do drugiego człowieka, do swojego kolegi maila. I ten wiersz brzmi następująco. Ja pamiętam, ponieważ te 15 lat temu napisałem ten wiersz, pamiętam, bo wiele razy musiałem go przytaczać, tłumaczyć, ponieważ to moja najlepsza pomoc dydaktyczna i chyba żaden tekst mój naukowy nie miał takiego powodzenia jak ten wiersz, co nie znaczy, że państwu też się ma podobać, ponieważ teraz już zupełnie inne wyrazy wchodzą w użycie i inne już mamy elementy kodu tego nierozwiniętego, tak nazwijmy. A więc ten młody człowiek pisze do kolegi: czaj kolobazę, kumaj, sorewicz, że w naszym speech, pełna faza, zajawka w Italii, full wypas, znaża sprawa, zakręcona impra, po prostu masakra. Kultowy man, zajarzyste autostrady, Włochy jak Włochy, lukali my tu i tam, fajny Rzym, przejefajna Padwa, Galileo na big skrzynce po browarze, Symparawenna, jakiś Justynian spoko facet i Teodora z kamyczków na ścianie. Koleś przewodnik super gostek z czadowym brzusiem miał równo pod sufitem, coś brechał o zabytkach, ale to dla nas zmuła i ściema. No ale było fest. Lipa, że mało Bronxu, ale wino z kartonu The Best. No to na czepa hejka, ziom
Kas. Taki tekst, niewielki, mały tekst, który pokazuje, co ciekawego było w tych Włoszech. Jak ten młody człowiek, mówiący takim ograniczonym językiem, ocenia tę wyprawę do Włoch. A więc najpierw zaczyna czaj kolobazę kumaj, wiadomo co to znaczy czaić bazę i kumać sorewicz, że w naszym speech, przepraszam, że w naszym języku, pełna faza, coś dobrego, pozytywnego, zajawka w Italii również, full wypas, zdąża sprawa, same pochwały tej wyprawy, zakręcona impra i teraz tak jakby pieczęć, po prostu masakra. Wyraz masakra bardzo wieloznaczny, ale też jako wielka oznaka, powiedziałbym, uczuć pozytywnych czy określenia pozytywnej emocji. Tu mamy cały szereg takich wyrazów, które naszą pozytywną emocję wyrażają. Kultowy man, to wiadomo, autobus, zajarzyste autostrady, Włochy jak Włochy, lukalimy tu i tam, nawet się rymuje kultowy man, lukalimy tu i tam, tak. Fajny Rzym, wyraz fajny jest najczęstszym wyrazem współczesnej polszczyzny, często młody. Fajny Rzym, przeje fajna Padwa. Galileo na Big Skrzynce po browarze, na Uniwersytecie w Padwie widzieliśmy wielką katedrę, z której wykładał Galileusz, a przypominała mi ona skrzynkę wielką po piwie. Także Galileo na Big Skrzynce po browarze, Sympa Ravenna, byliśmy w Ravennie, gdzie słynie ona ze wspaniałych układów mozaikowych. Tam mamy kościoły San Vitale czy mauzoleum Galli Pracini, które oczywiście mają najcenniejsze mozaiki wczesnobizantyjskie. To oczywiście Sympa Ravenna, jakiś Justynian spoko facet, cesarz Justynian i Teodora z kamyczków na ścianie. Jedyny wyraz, który po polsku brzmi. Teodora z kamyczków to jego żonia. No ale tak, koleś przewodnik, supergostek, z przodowym brzusiem, miał równo pod sufitem, charakterystyka człowieka, coś brechał, czyli mówił o zabytkach, to jak pies, brechał, prawda, bo to brechać to od psa, szczekać. Ale to dla nas zmuła i ściema. No ale było fest, lipa, że mało brąksu, szkoda, że mało piwa, ale wino z kartonu de best. Nawet się rymowało wino z kartonu de best. I teraz pożegnanie piękne, no to naczepa hejka, ziom kas. Naczepa, to możemy też tak mówić, młodzież na pewno wie, co to znaczy, no to na razie cześć, pa. Sumując, język ludzi młodych dzisiaj jest między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym. Wielu młodych ma kod rozwinięty. O to walczymy. Zdobywają, ale oni mają postawę być. Wielu młodych ma postawę mieć, skupieni na przedmiotach, skupieni na postępie współczesnej cywilizacji, takim powiedziałbym oszołomieniu cywilizacją, no coraz bardziej zanurzają się w konsumpcjonizm, czy w medialność, czy w tę rewolucję informatyczną, różnego rodzaju tamte instalacje, które jednak przeszkadzają zdobywaniu kodu rozwiniętego. Mówiąc inaczej, posługiwanie się współczesnym językiem to jest wykładnik dzisiejszych tendencji kulturowych i trzeba być bardzo mocną jednostką, żeby temu się oprzeć i po prostu ten język mówiony, piękny czy ogólny zdobyć, ale wielu młodych tak postępuje. Bardzo Państwu dziękuję za tę godzinę, bo akurat godzina już minęła. Dziękuję bardzo. Pytań naszych widzów i bardzo pana profesora będziemy prosić o zanotowanie, o odpowiedzi. Bardzo proszę. Mamy pierwsze pytanie. Dlaczego ludzie starsi używają młodomowy i jej elementów? Czy kreują się w ten sposób i chcą zaistnieć jako osoby młode? Jak pan profesor to ocenia? Tak, tak jak pani profesor powiedziała, jeśli ludzie starsi, powiedziałbym, świadomie stylizują, ewentualnie no, podświadomie, to jednak starają się być no,
starają się udowodnić, że nie są tacy starzy, jak czy starsi, jak wyglądają, bo słowo stary w języku polskim też jest niedobrej konotacji, mimo że starszy jest stopień wyższy od starego, dlatego, że kreują się na ludzi młodych. To jest tendencja, są takie osoby, które mają 70, chcą wyglądać jak, zwłaszcza panowie, jak 30-letni, prawda? A jak mówią językiem młodych, to wydaje się, że są tacy młodzi. Tu jest czatu. Czy kryzys pisania, o którym profesor wspominał, nie jest związany z kryzysem czytania? Jak sobie z tym poradzić? To jest błędne koło, tak, bo jedno i drugie jest powiązane. Kryzys czytania powiązany jest z kryzysem pisania, z kryzysem wyobraźni historycznej, z kryzysem organizacji tekstu. To są takie wszystko zapętlone te rzeczy. Jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić? No jedyną radą jest to, żeby czytać, jak najwięcej czytać porządnych rzeczy. Ja tutaj wartościuję, ale literatury, porządnych reportaży, czy w ogóle mamy tak mnóstwo różnych propozycji rzeczy, które, czyli tekstów, które są dla nas bardzo pożyteczne i rozwijają nasz język. A jeśli będziemy mieli bogaty język, to pisanie przyjdzie też za tym tropem. Dziękujemy. I kolejne. Czy kłopoty z przymiotnikiem nie oznaczają kłopotów z ocenianiem własnych emocji i dążeniem do eliminowania uczuć? Eliminowanie opisu uczuć w języku, eliminowanie uczuć w rzeczywistości społecznej. Czy nie ma takiej zależności? Tutaj nie ma takiej zależności, dlatego że nasza współczesna kultura jest paradoksalna. Jakie słowo najczęściej pojawia się w mediach? W mediach, jeśli już nie ma komentarza politycznego, to jeśli są instalacje, najczęstszym wyrazem jest emocja. Emocje sięgnęły zenitu, bo to się sprzedaje, a potem jest kłopot z oddaniem tychże emocji, oczywiście przy pomocy bogatego języka oddajemy w sposób taki, powiedziałbym, bardzo, bardzo schematyczny i głównie przez tak zwane fizjologizmy, przez tak zwane fizjologizmy. Ale to zawsze zastanawiałem się, pani profesor, i szanowni kolejne państwo, pytanie. Bardzo proszę, przepraszam. Potem, proszę, albo przepraszam. Coś jest mega, albo coś trzeba zaorać. Co pan profesor o tym myśli? To mega jest wszystko. Teraz wchodzi turbo. Już się mega powoli nudzi, czyli po prostu jest przesyt, bo też pisałem o mowie językowej. Moda językowa ma w pewnym momencie już taki pułap nasycenia, taką masę krytyczną, że potem opada, to mega już zauważyłem, że opada, a zaorać jest potocyzmem, jest metaforą wartościującą i ona się chyba utrzyma, dlatego że jedni ciągle chcą zaorywać drugich. Jak powstają nowe słowa w języku młodzieży? Jak powstają nowe słowa w języku nowe młodzieży? Słowa. To jest pytanie bardzo dobre, ponieważ albo one naśladują sposoby nominacyjne polszczyzny, to znaczy tworzenie nowych wyrazów od wyrazów już istniejących, a więc na przykład ta alternatywka, prawda? Albo nadawanie nowych sensów wyrażom już istniejącym, tak jak ten dzban nasz, prawda, a więc pusty jak dzban, ewentualnie tworzenie zupełnie nowych metafor, a jak metaforę tworzymy, to już jesteśmy kreatywni językowo. U młodzieży zauważyłem to w moich starych badaniach także, w moich starych badaniach skłonność do humoru, do żartu, do jakiegoś
powiedziałbym, rozprężenia do luzu, wyluzuj, to wiadomo, jest najczęstsze. Natomiast jak badałem grzeczność językową mieszkańców Krakowa, to było tak, że oni taką grzeczność mieli w latach 60., 70., jeszcze bardzo starą, przedwojenną. To Kraków profesorski, Kraków, powiedziałbym, ziemiański, który tam miał swoje domy. A młodzież to kpiła sobie z tego i studenci na przykład zamiast całuje rączki, to mówił stopy liże na przykład. Stopy liże, prawda, i tak dalej. To zaraz się oczywiście śmieli, albo moje uszanowanie, to mówili moimi uszami ruszanie, prawda? I to już jest ekspresja wtórna, ale tak zwana intertekstualność, a więc stara metoda tworzenia wyrazu już istniejących, neosemantyzacja, metaforyzacja, no oczywiście masowo zapożyczamy wyrazy, które idą. Skróty, także to są procesy słowotwórcze. Dziękujemy. Jak pan profesor ocenia pojawianie się licznych wulgaryzmów w mowie młodzieży? Zawsze jestem przeciwnikiem wulgaryzmów. Nie tylko z tego powodu, że byłem członkiem Rady Języka Polskiego, ale 40 lat temu pamiętam, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim i badaliśmy język mówiony na przykładzie języka Krakowa i Nowej Huty, to mieliśmy takie wyraźne rozgraniczenie, ponieważ w Nowej Hucie był element, mówiąc potocznie, byli ludzie napływowi, tam tych wulgaryzmów było bardzo wiele. Kraków także miał wulgaryzmy, ale już powiedziałbym w swoich mieszkaniach, niesamowici mieszkańcy. Natomiast jestem zawsze przeciwnikiem języka agresji. Teraz napisałem nawet taki artykuł, który gdzieś tam opublikowałem, słowa dobre i słowa złe w komunikacji między tobą a mną, między nami. Te słowa dobre o wiele lepiej działają niż słowa wulgarne. Niestety żałuję i bardzo boleję nad tym, że wulgarny stał się kategorią, czy język wulgarny stał się kategorią działalności społecznej. Ale wracając do Krakowa, 40 lat temu napisałem i w języku polskim to zostało opublikowane. Redaktorem języka polskiego był wtedy profesor Stanisław Urbańczyk, znakomity uczony, guru, wielki językoznawca. I poszedłem do Urbańczyka jako magister i zaniosłem mu artykuł o współczesnych polskich wyrazach obraźliwych. Zauważyłem tę wulgaryzację narastającą w latach, na początku lat 80. To było związane z kryzysem i tak dalej. Urbańczyk mówi: panie magistrze, co mi tu pan przyniósł do języka polskiego? My dbamy o taki język wielki, wysoki, wspaniały, literacki. Ja mówię: panie profesorze, ale to narasta. Stało z tego o tych wyrazach niewulgarnych, takich straszliwie typu HK i tak dalej. No to dobrze, to opublikował mi. To jakie pan tam ma te wyrazy? Ja mówię: ty baranie, ty capie, ty ścierko i tak dalej. O takich pisałem, ale przewidziałem wzrastającą wulgaryzację i powołałem się na słowa znakomitego Zenona Klemensiewicza, który mówił i pisał ciągle o tym, bardzo elegancki profesor, znakomity uczony, mówił, że higiena językowego obcowania polega na tym, żeby trafić do kogoś słowem dobrym, nigdy wulgarnym. Jestem absolutnym przeciwnikiem słów wulgarnych w każdej sytuacji, a zwłaszcza w życiu politycznym. I następne pytanie. Czy należy przekładać wiersze na młodomowę? Nie. Uważam, że były takie eksperymenty, że ktoś chciał przekładać Pismo Święte na jakiś dialekt góralski. Pamiętam taką mszę świętą po góralsku i tak dalej. Nie, to są eksperymenty, zdaje mi się, że to nie powinno być takiego. Uważam, że nie. To jeśli jest polszczyzna piękna, mickiewiczowska, słowackiego, jeśli jest polszczyzna Sienkiewicza, to nie oddamy. Zawsze tłumaczenie to jest wybór albo kombinacja różnych elementów. To tak jak mówił właśnie któryś, Boj chyba mówił, że z przekładem jest tak,
że jak jest piękny, to nie jest wierny, a jak jest wierny, to nie jest piękny. I oczywiście tak jest. Nie, jestem przeciwnikiem. Zostawmy to, co literackie, powiedziałbym, ogólnej polszczyzny, a to, co jest młodzieżowe, niech to będzie, niech się bawią. To jest wspaniałe zadanie młodości. Robią gry różnego rodzaju, niech tworzą, niech proponują nowe wyrazy, ale to dobre jest w takiej formacji, powiedziałbym, nieoficjalnej, nieoficjalnym typie kontaktu. Dziękujemy. Jeszcze mamy jedno bardzo jeszcze proszę. Dwa pytania. Czy młodomowa jest seksistowska? Zauważyłem, że młodomowa, tę, którą badałem, była niestety seksistowska, dlatego że na przykład no to ciacho to jest oczywiście młodzieżowe, że ta laska, czy to za moich czasów, to po, nie wiem, jak to mam tutaj zaraz to takie wyrazy, które lala czy coś, to rzeczywiście nie powinno tego być i tak. Często jest seksistowska, jeśli będą się przejmować tymi nowymi ideami, no to będą to eliminować, ale zauważyłem, że tak. Warren to... I ostatnie, bardzo ogólne. Jaki jest językowy obraz świata młodych Polaków? No jaki jest językowy? Ja tutaj już częściowo powiedziałem. My widzimy świat bardzo często przez pryzmat anglicyzmów, których jest w młodej mowie bardzo dużo, a więc jest oczywiście światy za słowami, to co Rysiek Tokarski napisał, to jest świat po pierwsze amerykański, po drugie medialny, a po trzecie komputerowy czy informatyczny. Tak to widzimy w ogólniejszych, poznawczych, tych kognitywistycznych zarysach, tak ten świat widzimy. Coraz mniej młodych ludzi, osób, z którymi się spotykam, potrafi odróżnić to, co my dla nas było no, elementarzem, powiedziałbym, znajomości języka i kultury polskiej. Na przykład cztery podstawowe zboża. No nie potrafią teraz odróżnić, ale potrafią odróżnić kolejne edycje Netflixa i tak dalej. To ten świat się zmienia. To jest zupełnie coś innego. Ja nie mam pretensji, że tak jest, tylko tak widzimy, jak nam proponują te zachodnie prądy, kulturowe. Dziękujemy bardzo. Nie mamy więcej pytań. Szanowny panie profesorze, dziękujemy jeszcze raz za spotkanie z nami. Dziękujemy za te refleksje o języku. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja się podzieliłem jako stojący przed emeryturą, ale doświadczenie mam duże i bardzo lubię, cenię młodych i staram się też pomóc im w wyborze tego języka szerokiego, żeby to im pomogło w życiu. Bardzo Państwu dziękuję, Pani Profesor szczególnie, za te pytania i tak piękne prowadzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obyśmy, Panie Profesorze, wszyscy umknęli przed kulturą rozproszenia i powierzchni. Tak, to jest tak, najgorsze, to... dlatego że ten ersatz jest... No, po prostu my ślizgamy się po powierzchni. My nie chcemy niczego zgłębić, nie chcemy niczego przyjąć jako swoje autentycznie i rozszerzyć. Bardzo, bardzo dziękuję, pani profesor. A ja zapraszam na pozostałe wydarzenia Tygodnia Kultury Języka. Przypomnę jeszcze, że szczegółowy program naszych spotkań znajduje się na stronie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i stronie Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Serdecznie Państwa zapraszam.